Serwerów Skyblock jest naprawdę dużo, także niektóre takie serwery, chcąc być trochę bardziej wyjątkowymi, zamiast Skyblocka robią waterbloki. Tylko czym to się tak właściwie różni? Tak właściwie główną zmianą jest to, że twoja wyspa zamiast latać w powietrzu, pływa po wodzie. Tylko niesie to za sobą troszkę takie mniejsze, liczniejsze zmiany. Między innymi serwer może pójść w kierunku właśnie motywu wodnego i bardziej skupić się na łowieniu ryb. W ten sposób na przykład oprócz kill-offów wydajność 10 mielibyśmy wędki, morska fortuna 10. Ale to jest raczej taka rzadkość. Natomiast rzeczą, którą masz zawsze, to to, że no ten poziom wody wyznacza ci jakby taki środek wysokości wyspy. Na zwykłym skyblocku nie ma znaczenia, czy zbudujesz coś wysoko, czy zbudujesz nisko. Tutaj, no ma to znaczenie. Głównie estetyczne. Również zmianą estetyczną jest to, że wielu endgame'owych graczy, żeby podbić poziom wyspy, stawia gdzieś nisko dużo bloków typu żelazo, diamenty i tak dalej, tych wszystkich surowców. Na zwykłym skyblocku może taki wielki, latający kloc trochę boleć w oczy. Natomiast na waterbloku, jak to jest tam gdzieś głęboko pod wodą, nie wygląda to aż tak źle. Natomiast problem jest taki, że no wszystko jest pod wodą. Musisz po pierwsze oddychać tam, a po drugie, jeżeli robisz jakiś pokój, to musisz go potem z tej wody oczyścić, tak? Natomiast jeśli chodzi o różnice takie istotne dla rozgrywki, to jest to dosyć duży plus dla osób, które nie kupują rank, nie mają flya. Bo jeżeli spadnie ci jakiś itemek albo ty, no to nic się nie stanie, zarówno ty jak i itemek pływacie na powierzchni, więc upadki nie mają tutaj praktycznie żadnego znaczenia. Minusem natomiast jest to, że jeżeli robisz jakieś prace z lawą i ta lawa ci się no wyleje, no to ona nie wyleje się gdzieś tam w powietrze, ona wyleje się na wodę i wtedy zrobi się kobel, który musisz wykopać. No dobra, wydaje mi się, że to są chyba wszystkie różnice. No jest to praktycznie skyblock z wodą. Masz tam wszystko co na skyblocku, sklep, questy i tak dalej. Tylko są te właśnie takie drobne różnice. Co jest lepsze? No to jest kwestia gustu, ja osobiście wolę waterblocka. Także co, w tym odcinku na tyle, mam nadzieję, że się podobało, do zobaczenia i siemka.